Cześć, z tej strony Tomek Wolnik, czyli Beskidzki Bradiaga. Najważniejsze w górach jest punkt wypadowy, z którego zaczynamy nasze wycieczki. Ja już swój wybrałem, to jest Hotel Belmonte w Krynicy Zdrój i zapraszam Was na krótką wycieczkę w Beskid Sądecki. Ruszamy! Wiosna w pełni w Beskidzie Sądeckim. Za moimi plecami odsłoniła się nareszcie Jaworzyna Krynicka. Jeszcze 2 godziny marszu i będziemy tam na szczycie. I jesteśmy już na górze. Jaworzyna Krynicka, 1114 metrów nad poziomem morza. Drugi punkt naszej wycieczki jest już za nami i pierwszy tak poważny szczyt. A za nami wieża widokowa na Słotwinach, wieża połączona ze ścieżką w koronach drzew. Stąd będziecie mieć na pewno spektakularne widoki na Beskid Sądecki, na Beskid Niski, a nawet na pasma górskie dalej już na Słowacji. Jesteśmy dalej na Słotwinach i teraz mamy dwie alternatywy, albo zjazd kolejką w dół, albo jeszcze chwila marszu. My wybieramy marsz, także widzimy się za dłuższą chwilę w hotelu. No, wróciliśmy do naszego hotelu. Nasza wycieczka trwała około 7 godzin. Pamiętajcie, że to jest tylko inspiracja dla Was. Odkrywajcie, sprawdzajcie, korzystajcie z map. Przyjeżdżajcie do Krynicy.